Witajcie, Rafał z tej strony. Mam już za sobą pierwszy tydzień, jeżeli chodzi o GoPro Hero 9. Zamówiłem 17, przyszło 21 i codziennie nagrywałem, praktycznie od rana do wieczora. I to, co mogę dzisiaj Wam powiedzieć, to 15 cech, które znalazłem i dla których warto tą kamerę upgrade'ować. Dlatego zaczynamy teraz od razu i będę odliczał od 15 w dół. Numer 15 to jest Duration. To jest nowa cecha, która pozwala nam określić czas nagrywania. Od nieskończoności, no limit, poprzez poszczególne czasy, tak jak 1 minuta na przykład, 15, 20 sekund, 30, 1 godzina, 3 godziny. To jest świetne, jeżeli na przykład jesteśmy sami i chcemy nagrać tylko czołówkę, powiedzmy 1 minutę albo pierwsze 5 minut, jeżeli dokonujemy na przykład zapowiedzi filmu, później nie mamy operatora i chcemy przenieść się już na przykład na drona lub inne urządzenie czy inną kamerę. Więc duration jak najbardziej tak. Wcześniej mieliśmy możliwości nagrywania klipów krótszych, ale tutaj mamy pełną elastyczność, czyli aż do no limit, a tutaj jeżeli chodzi o godziny, 3 godziny max. Bardzo fajna cecha i polecam ją. Cecha numer 14 to jest Schedule Capture. Możemy zaprogramować czas, gdzie GoPro włączy się i zacznie nam nagrywać. W tej chwili programuję GoPro tak, żeby zaczęło nam nagrywać za 2 minuty. 10:38. Chciałbym nagrać przez 15 sekund. Ok, zobaczmy, co się stanie. Kamera się włączyła i zaczyna automatycznie nagrywać. Cecha numer 13, którą zresztą widać tutaj na ekranie, to jest hindsight, a mianowicie nagrywanie jeszcze przed naciśnięciem migawki. Dzięki temu nie umknie nam dana chwila. Wchodzimy znowu do ustawień. Ołówek. I tutaj mamy po prawej hindsight. Możemy wybrać dwie opcje. Albo 15 sekund, albo 30 sekund przed naszym naciśnięciem migawki. A trzeba jednak pamiętać, że baterie w ten sposób dosyć mocno i szybko się wyczerpują. W każdym razie fantastyczna cecha, szczególnie wtedy, kiedy mamy szybkie akcje, pozwala nam ta cecha na uchwycenie danego momentu, który nam już nie powinien umknąć. Cecha numer 12 to jest Timewarp 3.0. W tej chwili mamy możliwość właśnie wykonywania timelapsów czy hyperlapsów w formie Timewarp 3.0. I tutaj mamy możliwość też, jeżeli przyjrzycie się, już wykorzystania speedramp. Spróbujmy to w tej chwili uruchomić. Timelapsy zaczęły się rejestrować, czy hyperlapsy wręcz, a teraz mamy taką sytuację, że chcemy przejść do tempa, które jest obecnie i mamy tą speedrampę. W tym momencie nagrywa nam się już ta realna sytuacja i nagrywa nam się ta sytuacja też z dźwiękiem, a teraz wracamy do hyperlapsów, dzięki czemu jesteśmy w stanie przerwać dłuższą sekwencję, nagrać dany moment z tekstem, a następnie powrócić do tej naszej pierwotnej sekwencji i dograć ją do końca. HyperSmooth 3.0, jak pamiętacie, zapewne firma GoPro kupiła RealSteady. Jest to mała firma, która się specjalizowała, czy specjalizuje nadal w stabilizacji obrazu, między innymi z GoPro Hero 6. Jest bardzo popularna w branży dronów FPV, głównie Naked GoPro. Natomiast tutaj mamy taką sytuację, że możemy wybrać sobie i HyperSmooth 3.0 już jest wzbogacony właśnie o tę dodatkową stabilizację, czyli RealSteady. Stabilizacja nagrania, jeżeli chodzi o nagranie w poziomie, zaraz zobaczycie, co się dzieje, a mianowicie, jeżeli kamerę przesuwamy, to mimo wszystko nagranie jest cały czas wykonane w poziomie. Oczywiście nie we wszystkich trybach tak jest, w trybie liniowym, jeżeli chodzi o obiektyw, ten cyfrowy, ale to faktycznie działa i to działa bardzo ładnie. Przesuwam kamerkę, a horyzont jest zachowany w stosunku do kamery. Boost, jak popatrzycie, jest dostępny także dla dużych klatkarzy, czyli slow motion w 240 klatkach. To samo, jeżeli chodzi o 4K w 30 klatkach, czyli boost jest dużo szerzej stosowany. To jest dodatkowa super stabilizacja, która powoduje oczywiście też kadrowanie. Po raz pierwszy w kamerach GoPro wprowadzono rozdzielczość 5K. Oczywiście nie mamy jeszcze takich powszechnie dostępnych odtwarzaczy, ale to nie szkodzi, dlatego że można z tego 5K przejść
oczywiście ładnie skadrować do 4K w pełnej rozdzielczości nasz obraz. Duża zaleta i przewaga nad konkurencją. Numer 7 na mojej liście to większa rozdzielczość, jeżeli chodzi o wykonywane zdjęcia. Mamy w tej chwili do dyspozycji rozdzielczość 20 megapikseli. Fantastyczna sprawa, do tej pory mieliśmy zdjęcia 12-megapikselowe, także duży przeskok, duża różnica, można dużo więcej zrobić z takimi zdjęciami. Numer 6, jeżeli chodzi o GoPro Hero 9, to jest większa bateria w tej chwili, faktycznie znacznie większą mamy pojemność, wystarcza nam mniej więcej na pół dnia takiego aktywnego użytkowania, tyle przynajmniej w ciągu tego pierwszego tygodnia mi się sprawdzało i tak to wyglądało na bazie tych moich pierwszych dni z GoPro Hero 9 Black. Numer 5 to jest specjalnie zaprojektowany mikrofon, który bardzo szybko opróżnia się, jeżeli chodzi o wodę. Czyli w momencie, kiedy wynurzamy się, on zaczyna działać i rejestruje nam dźwięk bezpośrednio po wynurzeniu kamery spod powierzchni wody. Jeżeli chodzi o numer 4, według mnie to jest ten pokrowiec, który dostajemy w komplecie, nawet w wersji podstawowej. Fantastyczna sprawa, po raz pierwszy nie otrzymujemy pudełka plastikowego, tylko mamy bardzo zgrabne i sprytne etui, gdzie możemy przechowywać nasze GoPro, a także możemy przechowywać swoje akcesoria podczas podróży, transportu czy składowania w domu. Jeżeli chodzi o numer 3, to zdecydowanie większy wyświetlacz. Sama kamera oczywiście jest większa. Łatwiej się nawiguje, łatwiej faktycznie trafić w poszczególne opcje i to wygląda zdecydowanie lepiej w tej chwili w porównaniu do poprzednich modeli. Jeżeli chodzi o numer 2, to na pewno demontowana osłona obiektywu. Genialna sprawa, dlatego że GoPro jest kamerą sportową i łatwo jest albo zadrapać, albo stłuc tego typu osłonę. W 7, w 6 i w poprzednich modelach była ta demontowana. Jeżeli chodzi o 8, niestety ograniczono nam te możliwości, a teraz widać, że przy 9 sytuacja powraca. Bardzo się cieszę. Na pewno fantastycznie byłoby też, gdybyśmy mieli dokładnie te same wymiary, jeżeli chodzi o akcesoria dla linii od 5 do 7, to samo dla 9. Niestety tutaj ten kształt jest inny, nie pasują nam akcesoria takie jak na przykład filtry. Numer 1 to jest przedni ekran. Zobaczmy, jakie mamy w tej chwili opcje, jeżeli chodzi o Osmo Action. Niestety tam nie mamy możliwości ustawienia i na przykład aktywacji dwóch ekranów. Tutaj mamy pełne możliwości. Pierwsza możliwość to jest wyłączenie przedniego ekranu. Druga to jest tylko status, wyświetlenie statusu. Tak jak teraz. Wygląda to w ten sposób. Trzecia opcja, jaką mamy, to jest wyświetlenie podglądu kamery razem z parametrami, czyli obraz jest w formacie 16:9. Tak jest. I dodatkowo mamy możliwość wybrania pełnego obrazu, pełnego podglądu, tak jak w tej chwili. Także mamy do dyspozycji 4 opcje i dzięki temu jesteśmy w stanie tak spersonalizować nasz ekran, jak tylko nam się podoba i jaką mamy sytuację w danej chwili. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. To są te cechy, które znalazłem. Jako bonus mogę powiedzieć tak, jest na pewno ta kamera cięższa i większa. Nie dla wszystkich ta kamera jest w porządku, szczególnie dla osób, które latają na przykład dronami FPV czy FPV. Natomiast akcesoria też nie pasują, bo wiadomo, że te mocowania, które obejmują całą kamerę, takie jak frame, rama i tak dalej, floty, nie wszystkie akcesoria pasują. To samo dotyczy akcesoriów droższych, takich jak na przykład filtry czy wymienne na osłony obiektywu i tutaj niestety trzeba powiedzieć, że pod tym względem jest słabiej z 9. To samo dotyczy Media Mode i tego typu akcesoriów, także wymieniając te pozytywne cechy GoPro Hero 9 Black, trzeba też powiedzieć o tych mniej pozytywnych, takich jak właśnie akcesoria. Jeżeli ktoś ma na przykład 8, więcej baterii i bardzo ciekawy, bogaty pakiet akcesoriów, będzie mu ciężko zdecydować się na uzupełnienie lub zmianę generacji na 9. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia już w kolejnym epizodzie.